Mozarty RMF Classic. Sztuka nabiera mocy. Porozmawiajmy o nagrodzie, o której pani mówiła, że ma moc i mam nadzieję, że to zdanie podtrzymuje. No rozumiem, że tu są nagradzane osoby, które poza tym, że dobrze czy pięknie wykonują swoją pracę i z pasją, to wykonują ją również z klasą. Bo przyznawane nagrody przez RMF Classic, jak wiemy, radio z klasą i prezentujące muzykę z klasą, no musi taki w sobie zawierać jakby element. Mnie się strasznie rzeczywiście podoba to zestawienie, ta taka hybryda słowna moc arty, bo w tym jest i moc i art, czyli sztuka i jakaś taka energia, jakiś power. Wydaje mi się, że sztukę można tworzyć tylko wtedy, kiedy ona jest napędzana jakąś energią i jakąś pasją. A jeśli jeszcze to się odbywa z klasą, czego dowodem są ci wspaniali nagrodzeni, no to wtedy możemy mówić o czymś rzeczywiście bardzo, bardzo wartościowym, pięknym, czego warto być odbiorcą. Chciałabym zapytać o te momenty, bo myślę, że się takie zdarzają, kiedy pani sam na sam z RMF Classic w jakiejś, nie wiem, miłej, sympatycznej atmosferze po spektaklu. No muszę zapytać, mam nadzieję, że jest pani również naszą słuchaczką. Jestem słuchaczką. Ja teraz na tę uroczystość lekko spóźniona przyjechałam ze spektaklu i właściwie bezrefleksyjnie zupełnie, ale wsiadłam ze samochodu, włączyłam silnik i przywitał mnie dżingiel RMF Classic, no bo ja słucham tego radia. Ja w ogóle nieustannie słucham radia. Nie jest to zawsze RMF Classic, ale RMF Classic jest jedną z tych stacji, których słucham. W związku z tym jestem z wami na bieżąco i bardzo to radio cenię. Zwłaszcza cenię sobie niedzielne poranki, które są zawsze spotkaniem z jakimś ciekawym człowiekiem i są taką audycją nieśpieszną, właśnie taką niedzielno-poranną, gdzie toczą się nie jakieś naskórkowe i bardzo ekspresowe rozmowy z ciekawymi ludźmi, ale też no ja przede wszystkim bardzo lubię muzykę klasyczną i muzykę filmową. Czasem w innych stacjach radiowych, które taką muzykę prezentują, ta muzyka jest zbyt często trudna albo akurat niepasująca do naszego dnia, nie wiem, do rzeczywistości, do jakichś tam zmagań. RMF Classic ma to do siebie, że nawet jak przez moment coś, nie wiem, nie pasuje albo nie licuje z tym, co mamy akurat w głowie czy w sercu, to za chwilę już jest jakaś zmiana i to wszystko jakoś dobrze razem działa. Nie chciałabym, żeby to źle zabrzmiało, ale to jest takie radio, które tę klasykę i tę muzykę trudniejszą, poważną, filmową także, podaje w sposób przystępny. W taki sposób, że odbiorca, słuchacz nie czuje się, słuchając tej muzyki, nie wiem, niedouczony, niedosłuchany, niezorientowany, nie czuje się w związku z tym onieśmielony, nie czuje się gorzej, tylko chce tej muzyki więcej, a nawet chce się czegoś więcej o tej muzyce dowiedzieć. To jest też moim zdaniem radio w dobrym znaczeniu tego słowa i nie zbyt jakby fanatycznie edukacyjne. To też jest bardzo ważne, że to radio prezentuje inną muzykę niż ta, którą jesteśmy atakowani nieustannie w przestrzeni publicznej. To jest bardzo cenne. Drodzy kochani, wrażliwi, mądrzy, subtelni słuchacze RMF Classic. Ja jako jedna z was pozdrawiam was bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za to, że jesteście, że dzięki wam to radio może istnieć, bo dzięki wam ja też mogę tego radia słuchać. Gratuluję wam świetnego wyboru, tych wszystkich nagrodzonych, którzy dzisiaj otrzymali moc arty. Jeśli mogę coś powiedzieć w ich imieniu, to, że czujemy się zbudowani i jakoś naładowani tą mocą, którą dzięki tym nagrodom zyskaliśmy. RMF Classic. Muzyka z klasą.